Obaj przykra wężynę. Mamy na świetną walkę. No tak, bo ta walka nam się zapowiada na pewno znakomita. Lampard, ścig dnia, kto najlepszy? Wystrzelił Lampard znakomicie, ale Karczmasz również znakomicie i dwóch juniorów na dwóch pierwszych miejscach. Karczmasz się napędza, Karczmasz na pierwszym miejscu znakomicie, a Thompson na trzecim i jeszcze próbuje po zewnętrznej, tam gdzieś daleko, daleko wybiera się na wycieczkę. Wydawało się, że wyprzedzi go miesiąc, a tymczasem Thompson ma ochotę wyprzedzić Lamparda. Jest szybki Duńczyk w barwach Stali Gorzów, stał na prowadzeniu 4-2, teraz już 5-1, bo Thompson wyprzedza, chociaż czy nie za daleko. Lampard chyba obroni drugie miejsce. Piękna walka, Lampard i Thompson, Thompson i Lampard. Lampard próbuje wycisnąć ze swojego motocykla tyle, ile może, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa miesiąc, a więc o drugie, trzecie i czwarte miejsce tną się nieprawdopodobnie. Jeszcze jedno okrążenie. Thompson, czy bronić się przed atakami miesiąca, czy atakować się Lamparda? Oto jest pytanie. Jak na razie Karczmasz jest pierwszy, ale kto będzie drugi, kto będzie trzeci, kto będzie czwarty? Ostatnie metry. Thompson bardzo, bardzo szeroko i chyba jednak się tu nic nie zmieni, chociaż Thompson chyba na ostatnich metrach. Ależ wyścig, coś bieg niesamowitego. Thompson cisnął, cisnął i wycisnął bohater tego czwartego wyścigu. No teraz bym oblizał swoje... Wrocławianie zdecydowanie mają o co jechać, ponieważ oprócz aspektów finansowych ten mecz... My patrzymy, kto zasuwa najszybciej. Dobrze, Smyk, dobrze. Czugunow, teraz to Kredy sklei, Bartosz, Smektała i co? I wejdzie w drugi łuk z przodu, chociaż Czugunow jest bardzo, bardzo blisko. Bliżej krawężnika jedzie Bartosz Smektała, wierząc, że w porównaniu tam będzie szybciej. Bartosz Smektała na czele, a Drawik tak się wyniósł, że zmieścił się tam Piotr Pawlicki. Będzie kolejny piękny pojedynek Pawlickiego z Maksymem Drawikiem. Trącił go delikatnie kołem Piotr Pawlicki, ale Drawik wyszedł z tego cało. I jedziemy po remis na ten moment, chociaż Peter świetnie sklejony z Kredą wychodzi na trzecie miejsce. Raz jeszcze Drawik będzie próbował, wchodzi szeroko i już do Kredy. Mocna kontra Petera wyniosło. Kto pierwszy? Znowu Drawik! I znowu Drawika wynosi. I znowu Peter przy krawężniku. I znowu szaleństwo. Drawik świetnie to zrobił teraz. Ale Peter na ostatnim łuku na pewno nie odpuści przy krawężniku. Czai się i czai. I teraz co zrobi? Drawik czy Pawlicki? Drawik! Jednak Drawik, w związku z tym ten bieg kończy się, proszę Państwa, remisem 3-3. Po 14 wyścigach mamy 50-34 i wreszcie możemy ogłosić, że pierwszą seniorską trójkę zdobywa Bartosz Smektała. Pierwszą jako senior. Miał już dwójkę z bonusem, ale teraz czysta, taka niczym nie... To drugi wyścig porównaniu, bo równanie jest między 7 a 8. Piąte starcie. Lambert doskonale i Lebediew równie dobrze blokuje. Lambert tutaj wewnętrzną, Lebediew ucieknie, ale Lambert nie upilnował. Tam świetnie wjechał, genialnie w czerwonym kasku Niki Pedersen, ale oni go jeszcze złapią. Coś tak czuję, tylko czy Lebediew, czy Lambert. Lebediew szeroki wjazd i taka jazda prostym motocyklem dalej szukał w ten sposób prędkości. Niki Pedersen w miarę konwencjonalnie wjeżdża tam szeroko, głęboko w ten wiraż. Wyjeżdża szeroko balona, a proszę, teraz zrywa się Buczek do lotu. Przedarł się między Rybnicką parę, ale Lambert szybko to odbije. Lambert teraz przeszkadza Lebediewowi, utrzymali się tam obaj przy krawężniku. Buczkowski napędzony jak w beczce śmierci w czynku. Jest drugi, ależ sensacyjnie. Dobra jazda teraz Krzysztofa Buczkowskiego na dystansie w tym wyścigu numer 9. To świetna postawa. Wozili go, on próbował najpierw nieśmiało, a później, kiedy zacisnął zęby, usiadł mocniej, ależ to był chyba defekt Buczka, bo ostatecznie ja już chciałem tutaj zacząć pisać peany na temat jego postawy, a oni go tutaj... Słuchali Marcina Waculika, przestroili swoje motocykle, no bo ten poprzedni bieg pokazał, że już ze startu...
Taśma w górę wystrzeliła dobrze Protasiewicz i świetnie także Thunder Lindgren przy krawężniku, jednak wskakuje przed nosową Protas, a i przeciągnął, spada z motocykla Frederik Lindgren. Co tam się stało? Bieg oczywiście przerwanym. Zawodnicy Zielonej Góry prowadzą 5-1, Lindgren z krawężnika przycina, przejeżdża obok zawodników Zielonej Góry. Piotr już to widziało, tu już była jedna akta, też zabrakło miejsca dla Thundera. I też całe szczęście, za chwilę to zobaczymy jeszcze raz, że zawodnicy też nie wpadli na Lindgrena. Widzimy jednak, że Thundera miał problem. No i zrzucony jak z byka został. Całkowicie nie spodziewał się. Widzieliśmy, jaką pozycję embrionalną przyjął, czyli to też jest wyszkolenie zawodników podczas tych przygotowań w okresie zimowym, bo oni nie tylko jeżdżą na motocyklach. Ale popatrzmy jeszcze raz. No tak, Piotr przeciskał się. Piotr był szybki i myślę, że tu widać, teraz, że robił wszystko, żeby uniknąć teraz tej, tu będzie tego, idealnie tak. To widać. No tak, Piotr chciał, no był szybszy. No już nie było tego miejsca. Widzieliśmy też, że składał gdzieś barki, ręce, żeby nie zahaczyć Frederika Lindgrena. W żużlu są najgroźniejsze upadki, gdzie zawodnik traci pamięć i jest wielu takich... W czerwonym Łaguta, w białym Lambert, w niebieskim Nicky Pedersen. O proszę, co tutaj się dzieje? Lebieniew rozstawia Łagutę, nie będzie kompletu. Idzie Rofrywnik na 5-1. Cóż teraz może zakrzyknąć trener Kępiński? Come on, GKF, co tutaj się dzieje? Zobacz, jak pięknie poszli. Lebieniew porozstawiał tutaj sprawy doskonale. Andrzej Lebieniew na prowadzeniu. Jedzie Robert Lambert, teraz przed małą. Co robi Łaguta? To jest ten sam silnik. Nie sądzę, żebyśmy tutaj naciągali jakąś teorię, że to jest jakiś test, że to jest coś takiego, jakieś poszukiwanie. Prestiż to jest prestiż, drugi z rzędu komplet. To mogłoby być coś, gdzie jest w tej chwili już... Ależ teraz niebezpiecznie! Już koziołkuje, upadł chyba mimo tego długiego lądu. Ja mam nadzieję, że tutaj będzie... Taka niepotrzebna sytuacja, na sam koniec przesadził twój i mogli honorowo tylko wygrać ten goście, ten wyścig po to, żeby... I co robi tutaj Lambert? Lambert jest przy płocie, ale teraz wiesz co, czy Lambert za wcześnie zaczął... Tak, ta prawa noga uderzyła bardzo mocno. To, czy Lambert za wcześnie zaczął zjeżdżać do krawężnika? Czy była to wina bardziej Andrzeja, czy była to wina bardziej Roberta? Moim zdaniem to po prostu Andrzej nie spodziewał się Roberta z tej strony i chciał ewidentnie jeszcze zdążyć dojechać do bandy i wrócić z powrotem do krawężnika. Ale wypadek naprawdę wyglądał bardzo groźnie. No, życzymy tutaj Andrzejowi jak najwięcej zdrowia i aby był po prostu cały. Tutaj jeszcze ten latający odpięty osłona tutaj tylnej części motocykla, no i Andrzej tutaj lecący. Taka zapaśnicza historia. Wiemy, że on jest zapaśnikiem z zamiłowania tam na uniwersytecie w Dałga w Pils trenuje. Ma wielu kolegów zapaśników, ma kolegów piłkarzy. Ale zobacz, on w pierwszym odruchu na kolanach sprawdził może w ten...